Tekst manny na 13 czerwca. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 17, werset 15. Komentarz parauzyjny Dajmy teraz wzniosły polot myślom naszym, niech się oderwą na chwilę od życia nicości, uchylmy dzielącą zasłonę i przyjrzyjmy się chwale wieczności. Niech myśli dotyczące Boga, Chrystusa. Godnych świętych z przeszłości i teraźniejszości, dziedzictwa Królestwa, błogości naszego przyszłego dzieła we współpracy z Chrystusem, ogromu i łaskawości boskiego planu oraz chwały i radości naszego połączenia się z Chrystusem po zakończeniu dzieła doczesnego życia, wypełniają nasz umysł i inspirują nasze serce. Do tych rozmyśleń dodajmy także dodatkową pociechę oraz radość z osobistej łączności i społeczności z Bogiem przez modlitwę, studiowanie słowa, a także wspólne zgromadzanie się w celu oddawania czci i chwały. Reprint nr 1884 Komentarz epifaniczny Rozumiemy, że widok Boga to jego charakter, natura i panowanie. Bóg wystawił je nam jako cel do osiągnięcia. Zmienne koleje doświadczeń przygotowujące do ich pozyskania, uniemożliwiają nam zadowalanie się obecnym stanem, chociaż jesteśmy z nim pogodzeni. Tęsknoty wiernych zostaną tak zupełnie zaspokojone w zmartwychwstaniu, że pełna satysfakcja ze swego losu na zawsze będzie ich błogosławionym doświadczeniem. Perspektywa ta pobudza do dalszej wierności. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwszy Jana rozdział trzeci, werset drugi, Najmilsi. Teraz dziadkami Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się ono objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jako jest. Psalm czwarty werset siódmy. Wieleć ich mówią, któż nam da oglądać dobra? Ale Ty, Panie, podnieś nad nami światłość oblicza Twego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 17 werset pierwszy. A gdy już było Abramowi dziewięćdziesiąt lat i dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, Jam jest Bóg wszechmogący, choć przed obliczem mojem a bądź doskonały. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy werset szósty, abyli byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach pańskich bez nagany. Drugi Koryntów rozdział trzeci werset osiemnasty, lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem na chwałę pańską, jako w zwierciadle patrzymy. W toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, jako od ducha Pańskiego. Rozdział piąty wersety od pierwszego do ósmego. Wiemy bowiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nierękoma urobiony, wieczny w niebiesiech. Albowiem w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który jest z nieba. Żądając być przyobleczeni. Jeśliż tylko przyobleczonymi a nie nimi znalezieni będziemy. Bo którzyśmy w tym namiocie, wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jest ci Bóg, który nam też dał zadatek ducha. Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tem ciele, pielgrzymujemy od Pana, bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Lecz ufamy i wolimy raczej wynieść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana. Chioba rozdział dziewiętnasty, wersety 26 i 27. A choć ta skóra moja roztoczona będzie. Przecież w cielej mojem oglądam Boga, którego ja sam oglądam, i oczy moje ujrzą Go, a nie inne, choć zniszczały nerki moje we wnętrznościach moich. Izajasza rozdział 61 werset dziesiąty. Weseląc weselić się będą w Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu moim, bo mi oblukł w wszaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mnie. Jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Pierwszy Koryntów rozdział 13 werset 12. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce, ale na on czas twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, ale na on czas poznam, jaką i poznany jest. Objawienie rozdział 22 werset 4, i patrzeć będą na oblicze Jego, a imię Jego na czołach ich będzie. Pierwszy Koryntów rozdział 15 wersety 23 i od 41 do 48, ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. Insza chwała słońca, a insza chwała księżyca, i insza chwała gwiazd, albowiem gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności. Tak ci będzie i powstanie umarłych. Bywa wsiane ziarno wskazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności. Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie. Bywa wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy. Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne. Tak ci też napisane, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, w który człowiek sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy też i ziemscy, a jaki jest niebieski, tacy też będą niebiescy. Pierwszy Tesaloniczan rozdział czwarty wersety od trzynastego do siedemnastego, a nie chcę, bracia. Abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i z martwych wstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Bądź to wam powiadamy słowem pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia pańskiego, nie uprzedzimy onych. Którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i strąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, we współ z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Pieśni, 105, 21 32 53 92 133 201 Wiersze brzasku 217 Zmartwychwstanie wstanie Lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint numer 5578 Pytania czym dla mnie była w tym tygodniu nadzieja z martwych wstania jak na mnie wpłynęła Jakie były wyniki jej posiadania? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.